Gościem Radia Katowice jest Szymon Michałek, nowy prezydent Chorzowa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ciągawce na pana temat mam takie informacje: Ukończył liceum imienia słowackiego w Chorzowie oraz finanse i inwestycje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Kształcił się podyplomowo na studiach typu MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, lubi podróże, jazdę na nartach i szachy. Potwierdza pan? Potwierdzamy, rzeczywiście chyba wczoraj się to pojawiło na Wikipedii. Nawet nie wiem kto założył, ale ale potwierdzam. Czy ta kampania to były takie szachy właśnie? Kampania to były szachy, tak. To był to był gambit króla. Oficjalne dane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej 54 i 57% to jest wynik, który pan uzyskał. Drugi na tym drugie miejsce zajął Andrzej Kotala 33 i 92% ponad 7400 osób więcej. To jest państwa pańska przewaga nad dotychczasowym prezydentem, który rządził od 2010 roku. Spodziewał się pan, że w Chorzowie sprawa wyboru nowego prezydenta zakończy się na pierwszej turze? Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim wyborcom, którzy rzeczywiście oddali na mnie głos, a odpowiadając na pytanie, nie, nie spodziewałem się, że zakończymy to w pierwszej turze. Byłem gotowy na ostrą walkę w drugiej turze. Natomiast no, cieszę się, że zakończyło się to w pierwszej turze, bo też mi dało to pewien taki komfort po ciężkiej kampanii. A emocje już zdążyły opaść po niedzielnym zwycięstwie? Myślę, że tak jeszcze do końca to do mnie nie dociera, z tego względu, że nadal jestem aktywnym pracownikiem korporacji. Także zaraz tutaj po, po audycji jadę do, jadę do pracy. Natomiast myślę, że dopiero zacznie to gdzieś docierać do mnie, wchodząc do, do, do gumachu Urzędu Miasta, zapoznając się z pracownikami, z urzędnikami, i, i wtedy myślę, że dopiero zacznę rozumieć się tak naprawdę co się stało i wtedy pewnie też będą jakieś emocje, które, które szybko mam nadzieję opadną. Przeglądam program wyborczy z pańskiej strony internetowej i jeden z punktów to audyt wydatków miasta. Przeprowadzimy rzetelny i dogłębny audyt w wielu obszarach. Dokonuje się zbędnych i nieopłacalnych wydatków. Rozliczymy wszelką niegospodarność oraz wskażemy winnych. Chorzów stanie się miastem gospodarnym z dobrym gospodarzem. To jest pierwsza decyzja, którą pan podejmie? Na pewno jedna z pierwszych. Audyt to jest istotna rzecz z tego względu, że muszę poznać strukturę, strukturę finansów po prostu miasta, zobaczyć, gdzie po pierwsze, w jaki sposób traktujemy dochody finansowe, skąd je pozyskujemy i dlaczego, i dlaczego uważam, że powinniśmy pozyskiwać ich więcej. A z drugiej strony kwestie właśnie kosztowe, gdzie, gdzie wydajemy pieniądze, czy rzeczywiście te ostatnie inwestycje, które miasto przez ostatnie lata, można powiedzieć, dokonywało, czy były, czy były najlepszymi wyborami bora Jakby ustępującej władzy, i co my z kolei możemy wyciągnąć, jakie my możemy wyciągnąć wnioski i nauczyć się na błędach poprzedników. Ostatni punkt, na ostatniej stronie pańskiego programu w internecie, ale o nim zdecydowanie najgłośniej w przestrzeni publicznej. Stadion dla Chorzowa. W Chorzowie powstanie obiekt sportowy na miarę XXI wieku. Sprawa trochę ciągnie się jak telenowela, bo temat pojawiał się niemal w każdej kampanii wyborczej w ostatnich latach. 12 października minionego roku premier Morawie Zapowiedział, że prawo i sprawiedliwość przeznaczy na te budowę. Prawie 104 miliony złotych. No i tutaj padały też zapowiedzi, że stadion ma szansę być gotowy w 2027 roku. Aczkolwiek pieniądze jeszcze nie dotarły i 2027 to chyba już termin raczej pod znakiem zapytania. Tak, wydaje mi się, że pod znakiem zapytania z tego głównie powodu, że tamte wybory parlamentarne zakończyły się niekorzystnym wynikiem dla byłego premiera pana Mateusza Morawieckiego. Ja tak gdzieś na, na takim poziomie ludzkim, będąc w Warszawie, rozmawiając z premierem wtedy hmm. po raz pierwszy w kwietniu ubiegłego roku czułem, że rzeczywiście jest chęć taka polityczna i chęć taka personalna żeby żeby wspomóc ruch, wybory przegrały my się nie możemy obrażać na rzeczywistość i na demokrację tylko po prostu ją przyjąć zgodnością akurat tamten premier nie jest już premierem mamy nowego premiera mamy nowego ministra, sportu i to do nich będę za chwileczkę tutaj próbował się dostać i, i rozmawiać o jednak kontynuacji tego projektu bo uważam że on jest społecznie bardzo potrzebny dla Chorzowa, dla, dla szerzej, dla Śląska, na pewno dla, dla kibiców ruchu. Czy był już jakiś kontakt z ministrem sportu w tej sprawie, nowym ministrem Nitrasem? Jeszcze nie. Próbowałem jakby nawiązać kontakt poprzez pana ministra gramatykę z wiceministrem Rasiem. Do tego kontaktu jakby do rozmów jeszcze nie, nie doszło, natomiast no, na pewno będę się, starał, będę się starał gdzieś tam te swoje, swoje ścieżki wydryptywać A co jeśli się nie uda? Co jeśli odpowiedź będzie odmowna? Gdzie szukać wtedy pieniędzy? No na przykład w miejskiej Kasie 200 milionów złotych to jest jednak dużo. Pytam pana jako człowieka, który w finansach siedzi nie od dzisiaj. Na pewno nie będę odpuszczał tego co tej sprawy, no bo hmm, proszę zwrócić uwagę, że ta grupa społeczna była okłamywana tak naprawdę przez 14 lat mamiona. Hmm, hmm, budową tego stadionu nigdy do niej nie doszło mieliśmy tylko makiety mieliśmy tylko projekty zmiany w projektach i tak dalej i tak dalej ta makieta w tym roku obchodzi dziewiąte urodziny także No to jest absurd totalny i, i proszę zwrócić uwagę też w jaki sposób, mieszkańcy ale kibice ruchu zareagowali na, na moje zwycięstwo gdzie pojawiło się rzeczywiście duży tłum ludzi na, na, na rynku który się dowiedział właśnie w poniedziałek rano, że, że te wybory zostały pozytywnie dla mnie rozstrzygnięte, to ci ludzie po prostu tego potrzebują, potrzebuje tego nie tylko Ruch ale miasto, potrzebuje takiego, takiego impulsu do rozwoju i uważam, że, że to by był dobry, no, dobra inwestycja na to, żeby, żeby dać nadzieję na, na to mieszkańcom, że nie ma rzeczy niemożliwych, to po pierwsze. Po drugie, że można zbudować obiekt, który nie tylko będzie służył raz na dwa tygodnie do meczów, ale będzie wielofunkcyjnym obiektem służącym po prostu mieszkańcom. W jednym z wywiadów powiedział Pan, że ruch w perspektywie pięciu czy dziesięciu lat bez tego stadionu może przestać istnieć jako poważny klub na szczeblu centralnym. To się zgadza, niedawno w telewizji użyłem takich takiego sformułowania i i podtrzymuję. Prawda jest taka, że podręcznik licencyjny na grę w Ekstraklasie, pierwszej lidze czy czy niższych ligach za jakiś czas będzie po prostu wymuszał na klubach, na samorządach to, żeby te stadiony jednak coś sobą reprezentowały. To samo to samo było lata temu w Anglii, gdzie też przechodziliśmy od Takich starych, zużytych stadionów, niebezpiecznych do, do bezpiecznych i, i nowoczesnych, i w Polsce również się to dzieje. Z jakiegoś powodu w Chorzowie po prostu czas się zatrzymał i też nie możemy stać, jakby w, w, w tyle, w stosunku, do, w stosunku do pozostałych samorządów, do pozostałych klubów piłkarskich. A w istocie może się okazać, że po prostu klub bez stadionu swojego no, nie będzie mógł grać na, na szczeblu centralnym. W związku z tym, ten ruch, który znamy dzisiaj, może po prostu przejść do, do historii historii. Objęcie obowiązków przez wójtów burmistrzów bądź prezydentów miast następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy bądź miasta ślubowania czy wie pan może kiedy sesja rady miasta w tej sprawie się odbędzie tak w Chorzowie sesja rady miasta w tej sprawie odbędzie się 6 maja. 6 maja i wtedy wkracza pan do gabinetu i zaczyna pełnić obowiązki. Tak, to znaczy bardzo bym chciał też hmm. przyjrzeć się oczywiście wcześniej, zanim zanim wkroczy do tego gabinetu, jak, jak tam sprawy się mają, bo nie ukrywam też, że ja jestem osobą niepalącą. Poprzedni, poprzedni prezydent był osobą palącą, także tam nie stronił od, od tytoniu w gabinecie. W związku z tym, zanim, zanim wejdę do tego gabinetu, chciałbym, żeby on był nieco, nieco odświeżony pod tym względem. Do programu jeszcze wrócę na chwilę. Chorzowski Dzień Referendalny to jest jeden z pomysłów. Raz w roku w Święto Miasta proponuje pan, żeby odbywało się ogólnomiejskie referendum, w którym mieszkańcy bezpośrednio będą decydowali o najważniejszych sprawach Chorzowa. To kiedy to pierwsze referendum? Czy już ten rok, jakie tematy, czy coś chodzi po głowie? Myślę, że w tym roku jeszcze nie zdążymy tego zrobić, natomiast na pewno w przyszłym bym chciał. Yy, yy, referendum, czy, czy w ogóle kwestia wyborów samorządowych yy, oraz innych wyborów yy, bezpośrednich jest, jest o tyle ważna, że żeby edukować społeczeństwo w zakresie demokracji, w zakresie ich praw. Tutaj też się odnosiłem w jednym z wywiadów do tego, że Młodzieżowa Rada Miasta wraz z takim stowarzyszeniem Brudnopis tutaj w Chorzowie przeprowadzała exit pole i ludzie nie do końca rozumieli nawet, co znaczy exit pole. Takie wyrażenie. Myślę, że to chodzi o pole exit i twierdzili, że woleliby nie brać udziału w exit polu, bo wolą, żeby Polska została w Unii Europejskiej. Więc edukacja w zakresie praw obywatelskich wydaje mi się w Polsce troszeczkę zeszła w jakiś dziwny poszła w innym kierunku niż powinna. Natomiast dzisiaj, już też rano, w, tutaj jadąc do Państwa w radiu, usłyszałem, że, że ma być nacisk właśnie na to, żeby taki przedmiot jak historii i teraźniejszość został zamieniony czymś, co będzie bardziej edukowało w zakresie właśnie tutaj e, praw obywatelskich, e, e, jeżeli dobrze usłyszałem. I to trochę się jakby łączy z tym, o czym ja też mówię. Powinniśmy edukować i pokazywać ludziom, jak ważne są wybory. Frekwencja, tak płynnie przejdę do frekwencji. 49%, mimo że niż w miastach ościennych, to nadal uważam, że, że te wybory samorządowe to jest taka koszula najbliższa ciału i tam powinniśmy tak naprawdę grom, gromadnie się zjawiać, w wyborach, I, i, i muszę powiedzieć, że cieszę się, że każdy z tych ludzi, którzy przyszedł do wyborów, oddał, oddał swój głos. Natomiast uważam, że ta frekwencja powinna być dużo, dużo wyższa. Myślę, że 60, 60 powiedzmy 5% by mnie satysfakcjonowało. No ale co się stało? To się stało. Już frekwencji nie zmienimy, panie prezydencie zapytam tylko w takim razie jeszcze na koniec na krótko kto wiceprezydentem dwa stanowiska do obsadzenia czy jakieś nazwiska krążą już po głowie, um, nazwiska um, o nazwiskach o personalach konkretnych będę mówił dopiero wtedy kiedy kiedy przeprowadzę tak naprawdę rekrutację czy, czy w tym powiedzmy świecie publicznym to są zapewne konkursy różnego rodzaju ale tak naprawdę jest to nic innego jak po prostu rekrutacja zawsze lubiłem wybierać najlepsze osoby na dane stanowisko. Chciałbym mieć około 8 osób właśnie takich na, na takiej rekrutacji i wybrać tą, tą lub tego najlepiej, tą osobę lub, przepraszam, tą panią lub tego pana, który najbardziej tutaj kompetencją się wykaże. Przekona mnie swoją osobowością, chęcią współdziałania. Ja jestem też szefem bardzo wymagającym. Wymagam od siebie bardzo dużo, a w związku z tym też wymagam od innych i, i tutaj jakby od, od momentu zaprzysiężenia bierzemy się do, do ciężkiej harwy, bo, bo zaniedbanie jest dużo na Natomiast chodzi mi po głowie coś takiego, że żeby dać urzędnikom taki sygnał, że, że warto ciężko pracować. Myślę, że jedną z tych osób, która, która będzie wiceprezydentem, jest szansa, że wybierzemy spośród obecnie funkcjonujących urzędników w Urzędzie Miasta. I tutaj stawiamy kropkę. Szymon Michałek, nowy prezydent Chorzowa, był gościem Radia Katowice. Dziękuję. Dziękuję również. Radio Katowice